Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont For You. Dzisiaj wyjątkowo nagrywam już w ciuchach, powiedzmy wyjściowych, nie w roboczych, bo już dziś jesteśmy po robocie. W poprzednich kilku filmach była tematyka gładzi gipsowych. Dzisiaj mieliśmy etap gruntowania. Miałem nie nagrywać filmu, chciałem nagrać tylko timelapse i wrzucić na kanał. No wiecie, że nie zawsze jest ochota mówić cokolwiek do kamery, zwłaszcza kiedy to jest poniedziałek, ale mimo to zdecydowałem się tam kilka słów powiedzieć. I teraz słuchajcie, był już jeden film odnośnie gruntowania na moim kanale. Karta wyjedzie Wam właśnie od góry. Tam sobie możecie zobaczyć, jakiego sprzętu używam, bo już ten sprzęt jest zwinięty, czeka w samochodzie, odwożę do garażu. Tak więc nie pokażę go Wam. Ja używam Graco 395. Maluję dyszą niebieską, bo też ostatnio rozmawiałem tam z kilkoma osobami i też się mnie pytali, jaką dyszę polecam i tak dalej, jaki sprzęt. Tak więc powiem dzisiaj kilka słów, jak ja to robię i dlaczego akurat tak. Tak jak widzieliście wcześniej na filmach, tutaj było szpachlowane LSR-ką z Flugera i też mamy grunt z Flugera, tak? Mamy farbę gruntującą Wall Primer. No tak po prostu, żeby zachować jakiś tam system, tak? Tak więc zawsze tak robię, odkąd pracuję na Flugerze, rozwiązuję to w ten sposób. Ja nie mam problemów, aczkolwiek ta masa, gdzieś tam można wyczytać w internecie, że są jakieś problemy. Ja ogólnie takich problemów nie zauważyłem, tak? I to nie żadna tam reklama czy coś, tylko dobrze wiecie, że od jakiegoś czasu robię, znaczy od jakiegoś czasu, odkąd mam tylko kanał, no to robię na ich produktach. Raczej żadnych uwag nie mam. Jak będę takie miał, na pewno Wam o tym powiem. I teraz tak, jeżeli chodzi o malowanie, warto zwrócić, nie powiedziałem tego w tamtym filmie, warto zwrócić uwagę na to, żeby dobrze odpylić powierzchnię. Używamy do tego takiego standardowego mopa, on jest już tutaj troszkę też zakurzony, popsikany. Taki standardowy mop za 20 zł gdzieś z Castoramy czy coś. Chodzi o to generalnie, że jak szlifujemy na przykład jakąś maszyną z odciągiem, czy to bez planek, czy cokolwiek innego, no to nie ma za dużo kurzu po LSR-ce na ścianach. Jedynym newralgicznym punktem są narożniki wewnętrzne. My szlifujemy to ręcznie, kosteczkami, tak więc tam w tych narożnikach pojawiają się jakieś zakurzenia. No i to trzeba zlikwidować, bo nieraz też piszą do mnie w komentarzach, czy też tam na stronce ludzie, że podczas, po zagruntowaniu, chcąc nakleić taśmę, zerwać tą taśmę, zrywa nam się grunt. Tak więc to jest właśnie efekt, kiedy ściana jest niedostatecznie odpylona. Także musicie zwracać na to uwagę. Druga rzecz jest taka, tutaj w naszym przypadku akurat zrobiliśmy w ten sposób, że podłożyliśmy takie płyty gipsowe pod ściany. Zazwyczaj tego nie robię, aczkolwiek tutaj jest taki temat, że będą panele winylowe i ja, o ile na przykład jak ja bym robił płytki, to ja tą podłogę sobie delikatnie tam przetrę, zmatowię, zeszlifuję tą farbę planeksem czy coś, poskrobiemy, zastosujemy odpowiednie grunty, powiedzmy, że się nie boję tego, że coś się stanie, ale ja nie wiem, czy te panele winylowe będą, będzie to podłoga pływająca, czy będą klejone. Jeżeli są klejone, no to fachowcy zazwyczaj mają pretensje, że podłogi są brudne. Także my po sobie wszystko skrobiemy, szlifujemy i zostawiamy podłogę tak, no, miałby to powiedzieć, w należytej czystości, tak? Tak, żeby po prostu nikt nie miał pretensji do nas. I tyle, no nie muszę Wam tłumaczyć, że trzeba wszystko pooklejać, bo też słyszałem historię, że nie wszyscy oklejają. My oklejamy, ta folia zostanie jeszcze do malowania sufitów, bo tutaj mam taki plan, żeby prysnąć sufity na gotowo, ściany będą malowane wałkiem, ale to po etapie glazury, tak więc troszeczkę później. Tylko że przed malowaniem muszę założyć LEDy, tak więc teraz ogólnie o tym pomyślałem, muszę założyć LEDy i w sumie dopiero zacznę malować. Tak więc widzicie, u nas takie rzeczy się dzieją. Jeszcze jedna fajna sprawa, o której chciałbym Wam powiedzieć. Jak sami pewnie wiecie, LSR-ka ma kolor szary, tak, fabrycznie. Jeżeli my to zapryskamy białym gruntem, to jeżeli zrobimy popraweczkę, o poprawkach i akrylowaniu może nagram osobne wideo, bo to jest też dosyć ciekawy temat, dużo osób się mnie to pyta, jak ja robię poprawki na gładzie, a poprawki są zawsze.
Jeżeli zrobimy na białym gruncie poprawkę LSR-ką, no to wtedy widać, gdzie zrobiliśmy poprawkę, tak? Czyli możemy sobie to wszystko poszlifować. Jeżeli na przykład byłaby to biała masa, na przykład no ja robiłem tak kiedyś, że robiliśmy dużo na Shedrocku, teraz to jest Knauf Super Finish, wcześniej był Shedrock, ta masa jest biała. My gruntując na przykład farbą gruntującą śnieżką grunt, też polecam, bardzo fajna farba, nawet majstry z kanału Co Dziś Robimy też ostatnio malowali natryskiem i używali podobnego mopa i gruntowali tam farbą śnieżką gruntującą, także ogólnie farba ok, tania, dobra, nie mam uwag. Jeżeli my gruntowaliśmy tą śnieżką, dolewaliśmy troszeczkę czarnego pigmentu i poszarzaliśmy tą farbę właśnie dlatego, żeby odwrócić ten proces, tak? Żeby jeżeli na przykład zrobimy poprawki białą masą na szarym gruncie, no to wszystko widać i jesteśmy w stanie wyłapać więcej poprawek i jeżeli jakaś poprawka jest niedoszlifowana, to wtedy od razu ją widać, tak? Bo czasami jest tak, że gdzieś jakąś poprawkę przeoczy, a później na malowaniu wychodzi, o kurczę, poprawka niewyszlifowana, nie? No i tak, tak to czasami bywa. I tyle. Tak więc no, mimo tego, że nie chciało mi się dzisiaj nic mówić do kamerki, nagrałem kilka słów. Za chwilkę wjadą timelapsy, możecie sobie zobaczyć, jak to żeśmy malowali. Nie wiem, czy wspominałem, mówiłem o Graco. Mam Graco do malowania. Zobaczycie zresztą w tym filmiku o gruntowaniu, o którym wspominałem wcześniej. Mam Graco do malowania 395, on jest już troszeczkę taki wysłużony. Dysza, jaką maluję, bo o tym nie wspomniałem, to jest dysza niebieska 517. Tak więc taką dyszą maluję, ogólnie też to polecam, bo niebieskie dysze z Graco nie zostawiają takiej jakby morki struktury, tak? Czyli takiej delikatnej, naprawdę minimalnej skórki pomarańczowej. Coś tam może zostaje, ale przy dyszy zielonej no to już by było więcej, tak więc lepiej to zamalować czymś, co nie będzie zostawiało struktury, tak jest moje zdanie. I tyle. Dobra, zapraszam na timelapsy, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Na razie.